Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Maciek Kulik, a ten vlog to... Dajesz! A w dzisiejszym odcinku pokażę wam sztuczkę dla prosów. Omal nie zginę. O Boże, omal nie zginąłem. I ubiorę starego buta. Poprzednio byliśmy na skiturach. Dzisiaj zapraszam was do jaskini malinowskiej. Ponieważ poprzedni odcinek na skiturach bardzo się wam podobał, to do jaskini malinowskiej idziemy także na skiturach. Tędy prowadził stary orczyk na wierch pośredni. I tam idziemy. W taki sposób wraca się po kamerę. Jesteśmy już prawie na miejscu. Do jaskini malinowskiej możecie dojść albo ze Skrzyżnego szlakiem przez Malinowską Skałę albo przełęczy Sarmochorskiej łączącej Szczyrk z Wisłą. Ale wieje. Przed wyprawą zaopatrzyłem się w mapę. Jaskinia ma 230 metrów, uwaga, zbadanych korytarzy. Widzicie te pytajniki? Jeden tu. I tu. To oznacza, że nikt dalej nie był. Nie wiadomo, gdzie prowadzą te korytarze, gdzie się kończą. I tu pojawiam się ja, cały na biało. No to ruszamy w głąb jaskini. Generalnie jest tutaj zimno i mokro. Stała temperatura, jaka panuje, to jest 6 stopni. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tu latem, czy zimą. Drabinkami schodzimy do pierwszej komnaty, nazywanej galerią. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się nazywa. Kiedy już tu przyjdziecie, to możecie się dobrze rozglądać, ponieważ w jaskini można spotkać nietoperze. Zobaczcie, jak słodko sobie śpią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tam u góry jeszcze jeden. Oprócz nietoperzy można także spotkać najbardziej jadowitego pająka w Polsce, czyli sieciarza jaskiniowego. Na przykład tutaj. Sieciarz jaskiniowy został w 2012 roku wybrany, uwaga, pająkiem roku. Nie wiem, co bardziej mnie dziwi. To, że sieciarz wygrał, czy to, że ktoś wybiera pająka roku. Chyba jednak to drugie. Zapytacie pewnie, jak bardzo jadowity jest sieciarz? Ja uważam, że ukąszenie sieciarza jaskiniowego może być śmiertelne. Przy pierwszym ugryzieniu. Co prawda, tutaj nieco rozmijam się z naukowcami, bo arachnolodzy twierdzą, że jego ugryzienie porównywalne jest z ugryzieniem szerszenia. No tak, ale arachnolodzy nie mają zielonego pojęcia o jaskiniach. Bo co by było, gdyby taki sieciarz ugryzł mnie w czasie, kiedy schodzę z drabinki? Mógłbym na przykład spaść, no i zginąć. Halo! Okropnie! Dzień dobry! A macie latarki? Oni mają, ja nie. O, chyba. Ale chyba co robi? Proszę Państwa, odkrywam nieznane korytarze. Może Pani być świadkiem historycznego wydarzenia. Wow, no i co Pan? A jaki dzisiaj mamy dzień? 22 stycznia. 22. Gdzie dziadko? Jestem tu już 4 dni. Z Panem Maćkiem. Tak. Kręcimy vloga. No właśnie. Znowu jestem. Się nie przeszkadzać? Znowu jestem przewodnikiem, prowadzę panią Magdę, tak? Tak. W najciemniejsze miejsce. My jesteśmy w ogóle ekipą skitury and
narty, and yoga, and pulsowanie. O, no to jest dokładnie moja ekipa. To dziwię, że nie znamy. Dajesz! Turyści odprowadzeni, a ja dalej idę już sam. W nieznane. Nie wiem, gdzie teraz. No nie, tędy się nie przecisnę. Nie, tu już nie. Najgorsze, że nie ma tu zasięgu i nawet nie mam jak zadzwonić po gobr. Wspaniały sport. Generalnie nie wyobrażam sobie, że można to robić dla przyjemności. Ja oczywiście wchodzę tutaj dla dobra nauki, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Kochanie, co dzisiaj porobimy? Może pójdziemy się poprzeciskać przez jakieś ciemne, mokre, zimne szczeliny z pająkami. O, tak, wspaniały pomysł, chodźmy. Ta mokra kulka to była moja mapa. No więc nic już się nie zgadza. Ja nie wiem, czy ta mapa to jest rzut, czy to jest przekrój. To jest bez sensu, nic z tego nie rozumiem. Galeria. Moim zdaniem jestem już tutaj, przy tym pytajniku. Albo tam. Albo tam. Chyba tam. Patrzcie, co odkryłem. And... 1933. Tak, to oznacza tylko jedno, że nie było tu nikogo przede mną od 1933 roku. A to jeszcze nie koniec. Znowu robi się ciasno. O mało nie zginąłem. Ha, ale tam jest jeszcze jakiś korytarz. Żebyście mieli jasność, to... jest w dół. Jak tu kiedyś przyjdziecie, to nie odkrywajcie nic. Idźcie tam, gdzie już odkryte. Ja odwalę za was najcięższą robotę. Nie musicie już tu wchodzić. A, wiszę, utknąłem. O nie. Do góry. Jest. Teraz jestem pewien. Tego fragmentu na pewno nikt przede mną nie przeszedł. Czuję, że odkrywam nieznane. I burczy mi w brzuchu. Tam coś jest. Słuchajcie, tam jest światło. Coś słyszę. Nie, słuchajcie, to jest niesamowite. Słuchajcie, odkryłem nowe wyjście z jaskini malinowskiej, które wychodzi dokładnie pod urzędem miasta w Szczyrku. To jest niesamowite. Słuchajcie, właściwie mógłbym już stąd wrócić do domu, ale w związku z tym, że przy tamtym wejściu zostawiłem narty, niestety muszę z powrotem wrócić korytarzami, więc widzimy się u góry. Jestem! Słuchajcie, niesamowite uczucie! Coś niesamowitego! Odkryć nowe wyjście
z jaskini. I wy mogliście być tego świadkami. Naprawdę jaskinia Malinowska jest bardzo łatwo dostępna. Wcale nie trzeba się przeciskać przez żadne korytarze. Pierwsza i druga sala jest bardzo obszerna. Można wejść tak, żeby nawet nie pobrudzić ubrań. Spokojnie zwiedzicie ją z dziećmi. Można tam przyjść w zimie i w lecie. Także polecam. A ja tymczasem powoli foczę sobie na Halę Skrzyczeńską, skąd zjadę do Szczyrku. Teraz sztuczka dla absolutnych prosów. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Powiedzieć, że narty wolę zdecydowanie bardziej niż jaskinie. No to koniec tego dobrego. Słuchajcie, wielkie dzięki za uwagę. Kolejny odcinek Dajesz już za tydzień. Jeżeli wam się podobało, to dajcie kciuk w górę, napiszcie coś w komentarzu. A mnie została jeszcze jedna ważna rzecz do zrobienia.